Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Wiele osób się do mnie zgłaszało z Defenderami, ale w końcu stwierdziłem, że nagram tylko tego jednego specjalnego, szczególnego i wyjątkowego Defendera. Właśnie dostałem do niego kluczyki. To robimy. Bo jest to dosyć specjalny Defender. Defender, który przejechał świat. No nie cały może świat, ale bardzo dużo tego świata, bo Meksyk, Stany Zjednoczone i w Turcji i tak dalej. To jest to auto typowo wyprawowe. Zresztą możecie oczywiście kojarzyć z kanału Ewy. Pewnie oglądacie, a jak nie, to zacznijcie sobie oglądać. Ewa nagrywa po angielsku, ale jest z Polski i właśnie przyjechałem do niej nagrać tego Defendera. Niektórzy mówią na ten wóz defekter, że niby ma tyle defektów. Taki dowcip. Jeden z wielu w tym filmie dowcipów, które będą haha, ale śmieszne. Nie do końca tak jest, ponieważ oczywiście no Land Rover Defender jako przejaw motoryzacji brytyjskiej nie był wolny od usterek, ale z drugiej strony obecnie większość tych samochodów, zwłaszcza wyprawowych, jest doinwestowana za gruby hajs i te jakby newralgiczne elementy są w nich po prostu powymieniane, więc one jeżdżą jak każda inna terenówka. Póki nie upalasz, nie próbujesz załadować się w najcięższy teren jaki jest, to wszystko będzie jakoś tam pi razy oko działać. Oczywiście jak Ewa kupiła Defendera do wyprawy, żeby go zbudować i zrobić z niego wyprawówkę, to wiele osób pisało w komentarzach: czemu nie Land Cruiser? No więc stawiam, że przy podobnej eksploatacji wyprawowej Land Cruiser zepsuje się dokładnie tak samo jak Defender. Tu jest tablica DSR, to znaczy Defendera stale reperujesz. Haha, kolejny dowcip. Nie wiem, co właścicielka powie, jak zobaczy ten film z tymi dowcipami. Pojazd jest bardzo mocno przerobiony. To jest model roku 2006, więc względnie późny Defender, bo przestali je robić chyba w roku 15 albo 16. I takie tłuki wyjątkowo długo, bo tak naprawdę Defender jest po prostu rozwinięciem serii 90 i serii 110, czyli takich cywilizowanych Land Roverów, które dostały sprężyny zamiast resorów i stały się takimi bardziej autami typu nie typowy samochód podniesiony dostawczo-użytkowy, tylko samochód, który można też jeździć jako osobówką i okazjonalnie wjechać w teren. Liczba wersji nadwozia Defendera wynosiła tak. Była krótka wersja z oknami i z blachą, była wersja długa, 5-drzwiowa i 3-drzwiowa, była 130, czyli wydłużony taki pick-up, była wersja do zabudowy czegoś dziwnego, na przykład pomoc drogową na nie budowali i wiele innych różnych dziwacznych wynalazków, łącznie z otwartymi zupełnie kabrioletami. Ogólnie Defender jako auto na ramię pozwala łatwo zbudować różne rodzaje nadwozia. No w ogóle nazwa Defender się pojawiła w 90 roku, więc tak realnie czas trwania modelu Defender to było 26 lat, więc nie był on aż tak długo produkowany. Ludzie twierdzą, że skoro Land Rover się pojawił w 48 roku, a zakończyli go w 2016, to że tak naprawdę to był jeden model produkowany od samego początku tak samo. Tak naprawdę oczywiście nie, bo nic od tego oryginalnego Land Rovera z 48 roku, tego HUE166, już do Defendera by nie pasowało, więc przestańcie głupoty opowiadać. Defender jest inną konstrukcją, dużo nowocześniejszą, trochę mniej awaryjną, chociaż ma swoje problemy. No i oczywiście ten akurat jest napędzany obowiązkowym silnikiem TD5. O Boże, Defender z otwartą maską. Czekam na te dowcipy. Co ma wspólnego kanapka sprzed 3 dni i Land Rover Defender? Prawdopodobnie są zepsute. O Boże, nie puszczę tego potem w emisji, nie. No więc dobrze. Prawie wszystkie Defendery to są diesle, co oczywiście wyklucza je z eksploatacji w większych miastach w Europie teraz, bo przecież strefy, no, czy coś. Były oczywiście benzynowe Defendery 3,5 V8, ten taki Buick Rover, silnik odprężony do tego samochodu i całkiem sobie z nim dobrze radził, ale większość to były diesle 2,5, najpierw był 2,5 200 TDI, w ogóle silnik z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem, zanim Volkswagen zrobił TDI, ale to nie wnikajmy. Potem był z tego 2,5 TD5, taki jak jest tutaj, czyli 5 cylindrów, wtrysk bezpośredni, turbodoładowanie i pompowtryskiwacze, o dziwo, ma ten TD5. Potem w 10 roku się okazało, że Defender, żeby zostać w produkcji, musi dostać DPF-a, więc dali mu silnik 2.4 TDCi z Transita z Common Railem, a potem jeszcze mu dali, nie, to w 2007 mu dali ten silnik z Common Railem, a w 10 roku mu dali 2.2 TDCi też transitowe i już właśnie z DPF, także to jest terenówka prymitywna, prosta, świetna do jazdy po lesie, która ma w ostatecznych wersjach filtr cząstek stałych, żeby w tym lesie nie emitować cząstek stałych. No ale ten silnik z wierzchu jest naprawdę skubaniec ogromny i w sumie te silniki TD5 mają bardzo dobrą opinię w Defenderze. Wiele rzeczy się może zepsuć w tym samochodzie, ale te TD5, które spotykane były też w Discovery, naprawdę sobie radzą przez bardzo wiele lat i nie chcą zdechnąć. Jest to taki prosty, dobry, ciężarowy diesel.
Auto ma oczywiście Webasto, tutaj jest do niego sterownik i jest na nim napisane ogrzewanie postojowe Ryszard Dusza. Mam nadzieję, że ta przeróbka ma duszę. Haha, o Jezu, nie mogę dzisiaj z tymi dowcipami. Ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę i teraz będzie dyskusja o tym, mianowicie snorkel. Czy snorkel powinien być do przodu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem snorkel powinien być do tyłu odwrócony. No bo po pierwsze aerodynamika, to nie ma aż takiego znaczenia w przypadku auta, które ma aerodynamikę cegły, ale też chodzi o to, żeby przy przejeździe przez wodę nie wlała się woda chlapiąca po prostu spod kół do snorkela. Także gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wziął ten cyband, tutaj bym go zwolnił o śrubokręcikiem, nawet mam śrubokręcik chyba przy sobie, obrócę snorkel i zobaczymy, co się stanie. Nie no, żartuję, nie zrobię tego. Oczywiście auto ma metalowy zderzak i ma wyciągarkę marki Warn. Wyciągarka nas ostrzega przed jej używaniem. Wiadomo, jak działa wyciągarka. Już chyba nie było w moim filmie jeszcze samochodu wyciągarką, ale tutaj akurat jest. Łapiemy się tą liną stalową, czy też tutaj chyba jest materiałowa lina za coś. I ciągniemy i na przykład tym sposobem możemy wyrwać drzewo i dalej stanąć w miejscu. No albo się wyciągnąć, w zależności od tego, do czego solidnego się przyczepimy. Moim ulubionym elementem zewnętrznym, wizualnym Defendera są te tutaj wloty do wentylacji, gdzie po prostu się je otwiera i powietrze wpada nam do środka pod przednią szybą. A tak w ogóle, jak weszła seria Land Rover 90 i 110 w 80-tych latach na początku, to wielką nowością była jednolita przednia szyba, bo wcześniej była dzielona. Także zwróćcie uwagę, jaki poziom techniczny prezentowała fabryka brytyjska w tamtym czasie, no ale okej. Jest to prawdopodobnie jedyny współczesny samochód, gdzie jak się otworzy nawiew zewnętrzny, to po prostu można sobie patrzeć niemalże na światło. Zobaczcie, normalnie widać światełko, bo po prostu wpada nam światło z zewnątrz do środka. Fantastyczne są te naklejki z tyłu, a fantastyczne w nich jest to, że ten samochód naprawdę tam był. To nie jest tak, że ktoś sobie kupił naklejki i sobie nakleił, tylko Ewa naprawdę tam pojechała i te wszystkie napisy tutaj dziwne, Mexico, Northwest, Rovers, Oregon i tak dalej, Survivor, Halloween, to są miejsca, gdzie ten Land Rover naprawdę był. To jest moja ulubiona, I drove the Alaskan Highway, before Christ, YouTube, Armia Krajowa, 1387 mil. Land Rover nie robił tajemnicy z tego, że jest to auto użytkowe, więc ma takie proste, bardzo plastikowe boczki, bez żadnych dodatkowych tutaj elementów wyposażenia i oczywiście szyba jest w korbie, żeby było tak uczciwie i tak dobrze, bo niektóre bardzo wczesne egzemplarze modelu 90 i 110 miały jeszcze te szyby dzielone i odsuwane w takiej postaci, a nie opuszczane, ale to dosyć szybko zostało zmienione. Ten wóz ma swoją nazwę, Odyssey, czyli Odysea, jak Penelopa i Odyseusz. Kojarzycie, o co chodzi, tam mity greckie, coś tam Zeus, Heron, wiecie, o co chodzi. Konstrukcja w ogóle Defendera jest prosta i świetna. Jest to po prostu rama skrzynkowa stalowa, na którą jest nałożone nadwozie z aluminium, gdzie jak się stykają, to dochodzi do różnicy potencjałów elektrycznych i występuje tak zwana elektrokorozja. Ale kto by się tym w Wielkiej Brytanii przejmował? I auto ma, jak wszystkie Defendery, stały napęd na cztery koła, stały otwarty, który można zablokować, ten centralny dyferencjał, i jeszcze można włączyć reduktor, więc w razie naprawdę dużych problemów terenowych mamy i blokadę centralnego dyfra i reduktor, a normalnie mamy napędzaną oś i przednią i tylną, nie jest to taki układ napędowy jak w Land Cruiserze 70, że napędzany jest tylko tył, zatrzymujemy się, dopinamy ten przód jak w ciągniku, a już nie daj Panie Boże jak we Fronterze, gdzie trzeba wysiąść, piastami tam ruszać, coś tam włączać, to jest patologiczny pomysł. Tu jest stały napęd na cztery koła i tak powinno być zawsze. Pozycja za kierownicą w Defenderze, który zwracam uwagę, model roku 2006, nie ma poduszki powietrznej żadnej, jest problematyczna o tyle, że siedzi się strasznie na boku samochodu, dogniata nas dosłownie do lewej ściany tego auta. I jak jest oczywiście wersja RHD, no to dogniata nas do prawej ściany tego auta. Też zwracam uwagę, jakby ktoś nie zauważył, że stacyjka jest po lewej stronie. I teraz dlaczego stacyjka jest po lewej stronie? No bo auto zostało wymyślone od początku jako wóz do ruchu lewostronnego, czyli z kierą po prawej. Więc miał stacyjkę po lewej, żeby jak wypadnie nam kluczyk ze stacyjki, żeby nie wpadł w błoto, tylko spadł na podłogę. Jak zrobili z niego wersję do ruchu prawostronnego, czy z kierą po naszej stronie, no to w głupim miejscu ta stacyjka wypada, no bo teraz jak klucz wypadnie, to wpada idealnie w błoto. Także super to przemyśleliście Brytyjczycy, jak zwykle. Brawo. Defender jest cały pełny takich rozwiązań właśnie bardzo użytkowych, które z estetyką nie mają wiele wspólnego. Jak na przykład sterowanie nawiewami z miejsca kierowcy, które jest zrobione tak, że jest między drzwiami a deską rozdzielczą. Jak się zamknie drzwi, no to dostęp do tych dźwigni jest dosyć utrudniony. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie umiejscowienie tych dźwigni do sterowania nawiewem. To już są nowoczesne wskaźniki w Defenderze. Mamy
trzy wskaźniki tutaj. Zegar to jest temperatura wody i poziom paliwa. I prędkość jest do 200 na godzinę. Przy czym już prędkość 100 na godzinę jest niezbyt komfortowa w Defenderze, no bo po prostu są duże opory na tym stałym napędzie na cztery koła. No i auto no, wydaje charakterystyczny dźwięk podczas dłuższej jazdy. Jedni go lubią, inni nienawidzą, ale trzeba się po prostu przyzwyczaić. Wóz jest właściwie gotowy do zamieszkania, tak można powiedzieć, off-grid, bo jest kamperem oczywiście. Spróbuję wam podlinkować odcinek, gdzie Defender otrzymał ten fantastyczny podnoszony dach, bo one normalnie miały po prostu dach plastikowy przekręcany, ale tutaj jest zrobiona cała instalacja dachu podnoszonego i zaraz go oczywiście podniosę. Tu jest też markiza rozkładana, a tutaj, proszę państwa, jest kanister na paliwo i teraz to jest kanister, a ci, którzy mówią karnister, powinni być wysyłani na prace przymusowe. W tym bocznym schoweczku się mieści generator prądu, ale już idealnie się spakował. Buty i jakieś części zapasowe, ale zamykam, nie będę wam więcej pokazywał, bo bez przesady, o, prywatne rzeczy. I jak wiadomo, nie ma czegoś takiego jak za dużo schowków w samochodzie, więc tutaj jest taka zawieszka fajna z kieszeniami, tu jest jeszcze taka mała torebka. No i jest jeszcze więcej naklejek, bo teraz otworzyłem tutaj stolik. No i są kolejne naklejki. Teraz zobaczcie, jakie są dobre naklejki, bo są różne wozy już, nie tylko Land Rovery, ale tak, jest T3, jest Steyr Pinzgauer, jest Wrangler, jest Disco Raz, jest Land Cruiser i jest nawet Sprinter. No tak widać, że kolekcja jest konkretna. Jest też napisane Talk Shit Get Beat. Ciekawe, bo ja Talk Shit od 6 lat na YouTubie jeszcze nie zostałem ugryziony. Patrzcie, wziąłem moje książki dla Ewy w prezencie, a dla was do kupienia. A w dodatku mam dla was jeszcze fantastyczne plakaty od Igora ze spółdzielni rysunkowej. Sprawdź na sklep zlomnik.pl i skorzystaj z promocji na koszt wysyłki. Od teraz zamiast 18, tylko 14 zeta za wysyłkę. Dobra, to nie jest aż tak łatwe, jak sądziłem. Ale żeby wejść na górę, na pięterko, defenderko, to wystarczy tutaj dynią to otworzyć, o, tę klapę. I proszę bardzo, mamy tutaj przepiękne łóżko, tylko tam, nic nie widać przecież, to poczekajcie, poświecę. Tak, ja świeciłem latarką, Dobry ze mnie overlander, to są przecież okna. Hello! Jak można tego nie wiedzieć? Proszę bardzo, jedno, drugie okno. No ale lampka jest tak czy inaczej, zobaczymy czy działa. O kurde, i to jak! Ależ ona świeci jak porąbana, niesamowite to jest. Powiem tak, po prostu jestem pod wrażeniem. O, i tyle. Tutaj biorąc pod uwagę obecność spalinowego ogrzewania jest czujnik tlenku węgla, carbon monoxide, żeby się nie udusić w środku, jak by się zaczęło wydobywać coś. Tak uczciwie powiem, że nie wiem, po co jest ta osłona tutaj metalowa na koło zapasowe, co ona robi. No bo co robią te trapy? To ja wiem, one są do wyjeżdżania z trudnej opresji, a ogólnie ten napis Frontrunner, który się wcześniej już pojawiał, to jest po prostu oświetlenie zewnętrzne samochodu, które jest pomontowane tutaj na górze, na bagażniku dachowym, żeby można było sobie oświetlać wokół auta, korzystając z generatora prądu. Taki naprawdę off-gridowy trochę to jest projekt. No oczywiście jak się jedzie w bezdroża, głusze Alaski albo okolic Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku, no to nic dziwnego, że trzeba mieć takie wyposażenie w samochodzie, no jakby oczywista rzecz to jest. Tu jest napis: The world belongs to the brave, czyli do odważnych świat należy. Rzeczywiście trzeba być odważnym na swój sposób, żeby wybrać się z dala od domu Defenderem. To nie jest tak, że on kompletnie jest bezawaryjny, bo skrzynia biegów padła w Turcji i naprawa była skomplikowana i dwukrotna, bo raz się nie udała. A w Stanach Zjednoczonych pękła półośka. Być może za część tej awarii odpowiadają po prostu duże koła, o wiele większe i o wiele cięższe, przez to półośki, które w sumie są tej grubości, pewnie mają trochę więcej roboty. Niestety aluminium w tym samochodzie ma to do siebie, że pęka. Ono nie do końca koroduje jak typowa blacha stalowa, bo nie robią się na nim purchle. Ono po prostu albo się utlenia i kruszy, albo pojawiają się na nim pęknięcie, jak w Śwince Pepie na ścianie pojawiło się ogromne pęknięcie. No i tutaj też się pojawiło pęknięcie, no a że aluminium się nie spawa typowym drutem spawalniczym, to trzeba będzie jakoś to inaczej zaszwejsować. Tak się mówi, zaszwejsować, to jest wiech, takiego słowa używał, jakby ktoś nie wiedział. O, i tu jest normalnie dźwignia do obsługi dyferencjału, jest na niej napisane Diff Lock, L-M-N-I-H, o, L to jest low, czyli reduktor, N to jest neutralny, H to jest high, czyli do jazdy po szosie. No i można jeszcze sobie właśnie załączyć blokadę dyfra, ale centralnego oczywiście, nie tylnego, bo tylnej blokady nie ma. Ale, co ciekawe, tutaj piszą, że ta blokada dyfra to jest tylko na chwilę, tylko żeby się wydostać z bardzo dużej opresji i ogólnie jedynka i dwójka max. No i okej, dobra, słusznie, w sumie to ma sens.
Hamulec ręczny jest w wyjątkowo dziwnym miejscu, bo idealnie przeszkadza kierowcy. Zobaczcie, umiejscowienie tego hamulca ręcznego wobec fotela kierowcy jest takie, że kiedy się jedzie, to on po prostu wchodzi pod nogę kierującego. To jest genialnie wymyślone. Nie wiem, kto na to wpadł. Znaczy wiem, Brytyjczycy i robili to auto po prostu z kierownicą po prawej stronie. A hamulec ręczny wtedy był w tym miejscu i nie przeszkadzał kierowcy, tylko pasażerowi, i to miało sens. Nawet otwieranie maski jest tak zrobione, żeby kierowca ze swojego miejsca po prawej stronie miał do niego łatwy dostęp. Tak to wyglądało w wersji pierwotnej, zanim ten dach się jeszcze nie pojawił. To tu się spało, ale teraz w wersji z dachem to jest kompletnie inna jakość. A tu zobaczcie, jest nawet rura poprowadzona od Webasta do grzania góry za pomocą ogrzewania spalinowego, żeby tam i na górze też mieć ciepło. Kurka wodna, ale to jest przemyślane. Przy czym ta część tutaj się podnosi na zawiasie. O, i pod spodem mamy bardzo pięknie zapakowany szpadel. Kiedyś jakiś komentator napisał mi, że jak nie przestanę opowiadać głupot o samochodach, to przyjedzie i mnie załatwi szpadlem. I to prawdopodobnie jest właśnie ten szpadel. No i oczywiście pod całą tą podłogą są schowki, schowki i schowki. Otworzę, że było widać, że się otwiera, ale nie będę pokazywał, co w środku jest, bo to wiadomo, że nie wypada. Jest też oczywiście i kompresor ARB. Tutaj się znajduje ten kompresor i to w dodatku uruchamiany z deski rozdzielczej. O, tu jest włącznik do niego. Po podpięciu wężyka można sobie po prostu podpompować koło w terenie. Ewa mnie poprosiła, żebym przełączył jej radio, bo się ustawił na nim język rosyjski, a nie każdy zna te bukwy, z rosyjskiego na angielski z powrotem język. Ale ponieważ miała fajną przygodę w Turcji, to ustawimy turecki i angielski, ruski. Dobra, to ustawiamy turecki. Tu są guziki do włączania tego oświetlenia zewnętrznego, ale który włącza co, to powiem szczerze, trochę się boję sprawdzać, bo jak zaraz coś włączę źle i coś się okaże, że trzeba nacisnąć dwa na raz, albo trzeba było coś wcześniej innego włączyć. No nie chcę mieć tego na sumieniu, taka prawda jest, no. Zróbmy sobie takie nietypowe ujęcie z odpalaniem. Akurat taka maska jest fajna w tym samochodzie, że można sobie takie głupie ujęcie zrobić. Tam. Oczywiście, że ze złej strony. Wiadomka. O, o, tak, tak, tak. Teraz tak. Ależ pięknie on pali. O, dobra, można jechać. Będzie jeżdżony. O, no oczywiście. To jest tak, terenówka jest terenówka, nie ma co się tutaj za bardzo wymyślać, nie? Czyli się po prostu siedzi w typowo terenowej pozycji, nie ma zbyt wiele miejsca. Ale przynajmniej idealnie widać całą maskę do przodu, idealnie widać, kiedy tą przednią rurą będziemy dotykali już do przeszkody. Do tyłu widoczność jest taka, powiedziałbym, dyskusyjna, no bo nie ma tylnej szyby, nie ma też tylnego lusterka, jest to typowa jazda busem, blaszakiem. Ja może nie jestem fanem busów, blaszaków, ale się w końcu po latach nauczyłem nimi trochę jeździć. Już nie jest tak jak w filmie z Iveco Daily, że wjechałem na przejazd kolejowy pod kątem, potem nie mogłem z niego zjechać jak baran. Także jeżeli chodzi o terenówkę, jeżeli chodzi o porównanie tego z Land Cruiserem, to przede wszystkim tutaj po prostu jest mniej miejsca. Te terenówki japońskie są jakoś w środku zrobione dla większych ludzi, mimo że przecież Brytyjczycy chyba są wyżsi statystycznie niż Japończycy. Nie wiem tak naprawdę, którzy są wyżsi. Wiem, że Japończycy i tak są wysocy na tle innych nacji w Azji. Byłem w Japonii, byłem zaskoczony, jak wysocy są Japończycy, ale to już jest dygresja. Wróćmy do Defendera. No i przede wszystkim, jak się jeździ terenówką w terenie, która ma stały napęd na 4 koła, to nie trzeba ciągle kombinować, czy się tutaj może zatrzymać i tutaj może dołączyć napęd, czy jeszcze przejdziemy i tak dalej, tego typu. Po prostu przejeżdża, to jest akurat fajne w tym samochodzie. Wiadomo, że nie jest to auto, którym super komfortowo jedzie się długą, prostą trasę po asfalcie. Dlatego tym bardziej szanuję właścicielkę, która przejechała nim długą, prostą trasę po asfalcie i nie tylko. Wiem wam, że to nie jest najlepsze uczucie, no bo po prostu te opony są naprawdę mocno terenowe. To nie są opony do gniecenia po asfalcie z większą prędkością. Póki jedziemy wolno, to jest super, ale jak jedziemy wolno, to wkurzamy innych. A właściwie to jest też super, bo jak jedziemy wolno i wkurzamy innych, to jest jeszcze większa zaleta. Już lepiej być nie może. Także tak, polecam jazdę terenówką po asfalcie, tylko po to, żeby ściganci w E90 z gazem dostawali od tego jeża. Natomiast o dziwo, zupełnie nie męczy ten diesel. Ma taki przyjemny dźwięk, skubany. I ma też bardzo fajnie dobrane przełożenie. Jadę teraz na dwójce. Mam prędkość 20, może 5 na godzinę, taką idealną do jazdy w terenie. I ta dwójka jest idealnie dobrana. Bardzo często jest tak w tych terenówkach, że dwójka jest strasznie krótka, przełączam na trójkę i ona już zaczyna się dławić, ten wóz i tak dalej, wypada z pustu i ogólnie to nie to. Tutaj jakoś te biegi są fajnie dobrane. Chyba nawet zaraz wbijemy trójeczkę. I cyk, trójeczka. O. I nawet
na tej trójeczce, słuchajcie, nie traci wigoru. Chociaż oczywiście jest bardzo ciężki i bardzo mało aerodynamiczny, no ale to jest naturalne w przypadku aut na wyprawę, że będą ciężkie i mało aerodynamiczne. Chociaż ja to bym pojechał na wyprawę czymś aerodynamicznym, to byłaby idiotyczna wyprawa, nawet wyprawa Priusem. Taka była dziewczyna na YouTubie, nie pamiętam jak się nazywała, która mieszkała w Priusie. Znaczy, no właśnie, już mi tam podpowiada. Oglądałem parę jej odcinków, przykro mi z powodu jej bezdomności, no w Priusie to już się nie da chyba mieszkać za bardzo. No i powiem wam, że po prostu jest to jazda jak busem, jak jazda starym busem. Naprawdę niewiele się to różni, bo czujemy tę wysokość, siedzimy wysoko, nad nami jest jeszcze bardzo dużo samochodu i to nie jest tak, że jedziemy terenówką jak Land Cruiser, gdzie mamy mnóstwo miejsca i dużo wyposażenia i tak dalej ogólnie na bajerze. Jest to jazda autem użytkowym, mimo że jest to 2006 rok i teoretycznie jest to już taki cywilizowany Defender, to jednak to poczucie busowatości w nim jest bardzo silne. Niekoniecznie jest to wada, bo ja po prostu bardzo lubię busy, ale jeżeli ktoś, kto planuje, powiedzmy sobie, zakupić Defendera i myśli, że jak kupi sobie późnego Defendera, to będzie on taki bardziej cywilizowany i bardziej taki samochodowy, to nie będzie, ale to nie szkodzi, bo to jest jego chyba największa zaleta, że jest właśnie inny niż wszystko. Moim zdaniem przy tym, że jak się robi auto na wyprawę, to i tak baza nie jest tym najdroższym elementem całego projektu, to można nawet się zdecydować na coś ciekawszego, właśnie takiego jak Defender, a nie tak jak wszyscy, że tam o tego. A w ogóle to jakbym miał jechać na wyprawę, to bym buchanką pojechał. Robiłem już buchankę, kręciłem buchankę do Disney Link. O kurde, ale to się kiwa. No powiem wam, że prawie bym się wywalił znowu. No niech to licho porwie. Nie no, żartuję, jadę 40 na godzinę cały czas. Nie wywaliłbym się jeszcze. I to już w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Land Roverze Defenderze Ewy. Jest ono naprawdę niesamowite pod każdym względem, bo jest bardzo przemyślane, jest bardzo wszechstronne. No i przede wszystkim jest to auto już z bardzo ciekawą historią wyprawową, a prawdopodobnie będzie jeszcze ciekawsza, więc oglądajcie kanał mój i kanał Ewy też, bo wiadomo, że oglądanie YouTube'a to jest rozum i godność człowieka. A ja was żegnam. Sklep zlomnik.pl po moje książki i po moje inne fajne gadżety. Czekają na mnie wyprawy w dalekie miejsca. Wołów, Oława, Oleśnica i inne. Narka.